PKP Intercity konsekwentnie wzmacnia swój park taborowy o kolejne nowoczesne pojazdy. W grudniu 2022 roku przewoźnik odebrał ostatni z 81 nowych wagonów wyprodukowanych przez HC Gielski, fabrykę pojazdów szynowych w Poznaniu. Wśród nowych wagonów znalazły się różne typy pojazdów, dostosowane do zróżnicowanych potrzeb podróżnych. Flotę PKP Intercity wzmocniło 7 pojazdów przedziałowych pierwszej klasy typu 178A10, 27 wagonów przedziałowych drugiej klasy typu 176A10 oraz 27 wagonów bezprzedziałowych drugiej klasy 175A10. Nowe pojazdy pozwolą na szybsze pokonywanie tras dzięki dostosowaniu do prędkości 200 km na godzinę. Wszystkie są wyposażone w wygodne fotele z dostępem do indywidualnego gniazdka elektrycznego i oświetlenia. Przy każdym miejscu siedzącym do dyspozycji podróżnych są stoliki oraz haczyki na ubranie. Ponadto zostały zainstalowane wzmacniacze sygnału komórkowego oraz urządzenia do bezprzewodowego internetu. Wagony posiadają klimatyzację, system informacji pasażerskiej, komfortową przestrzeń bagażową oraz toalety z zamkniętym modułem. Podróżni mogą skorzystać także z 10 wagonów bezprzedziałowych drugiej klasy z miejscami do przewozu rowerów. Każdy z nich został wyposażony w wieszaki na rowery oraz charakterystyczne aluminiowe półki na walizki pomiędzy fotelami. Wśród nowych pojazdów znalazło się 10 wagonów przedziałowych drugiej klasy przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W przedziale przeznaczonym dla tej grupy podróżnych znajdują się 2 miejsca na wózek inwalidzki z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa, przyciski SOS, panel indywidualnego sterowania oświetleniem i klimatyzacją oraz indywidualne stoliki. Wszystkie piktogramy są przetłumaczone w alfabecie Braille'a. Osobom poruszającym się na wózku bezpieczny wjazd do wagonu umożliwia rampa. Obok przedziału znajduje się toaleta, która jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Podróżujący z najmłodszymi skorzystają tu także z przewijaka. Pojazdy zostały wyróżnione prestiżowym certyfikatem Transport bez barier, przyznanym przez Fundację Integracja.